Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Bertany, Archolos. Moi drodzy, musimy przeprowadzić Jona z kopalni. Ostatnim razem zlitowałam się nad nim i nie zabiłam go. Niczego tu nie znajdę. Wydaje mi się, że zebraliśmy tutaj wszystko. Jest tylko jeszcze jedna odnoga, w której nie byliśmy. Co jest? Spoczywaj w pokoju. O cholera. I on nie żyje. Stara moneta. Podróż do wnętrza kopalni. Cholera, i on był zbyt bardzo osłabiony i nie dał rady wyjść na powierzchnię. Musiał się wykrwawić. Musiał jak najszybciej się stąd wydostać. Cholera, niedobrze. O, fucken. Dobra, to tylko pancerz wojownik. Na szczęście bałam się, że to ten królewski. Nie myślałam, że jeszcze będę spotykać pełzacze po drodze do wyjścia. A skąd te larwy jeszcze tutaj? Czemu coś mi tutaj dalej syczy? Nie powinno. Skąd one się niby tutaj wzięły? Tak nagle się urodziły? Znaczy dobra, mogę wyjść z tych tuneli, co nie? Dobra. Jeszcze jedną odnogę mamy do zbadania. Także muszę o tym pamiętać teraz, jak będziemy wychodzić. Żeby tam zajrzeć. Przynajmniej on nam pomógł z królową. Kurde, najlepsza osoba, która potrafiła wybijać wszystkie pełzacze, tak po prostu umarła, no nie? Straszne to jest. Dobra, za chwilę się pewnie przyda nam jakieś F5 czy coś w tym stylu. Okej, kolejny pełzacz. Dobrze, że to są ci wojownicy, a nie te plujki, bo umarłabym chyba tu. I to bardziej z nerwów. Wydaje mi się, że teraz będziemy mogli się nauczyć kowalstwa po wyjściu z tej kopalni. W ogóle też musimy jeszcze to zadanie stal i srebro dokończyć, bo tam musimy jeszcze pogadać z Einarem. I teraz tak, ja nie byłam tutaj w jednej odnodze którejś, chyba tutaj na dole. Jak to było? Tam nie chcemy oczywiście schodzić. Tak, nie było nas jeszcze tutaj. Siup, siup. Kolejny poziom. Cześć, plujo. Ciemno tutaj. Dobra, no oczywiście darmowy exp, także no. Ja mam teraz 66 punktów do wydania i nie wiem, w co to wydać. Także no zobaczymy. Wydaje mi się, że można jeszcze troszeczkę w broń jednoręczną dać. Ogólnie. Znaczy się wiele rzeczy w sumie możemy jeszcze dać. Tak naprawdę. Natomiast no... Okej, tutaj jest bezpiecznie. Więc sprawdzimy, czy można coś jeszcze wykopać. Tak, można. I to jest już chyba ostatnia odnoga. Resztę już żeśmy zbadali i możemy stąd wychodzić. Także żaden exp nie umknął naszej uwadze. Dobrze. To co? Wyjdziemy sobie oczywiście tędy. Ja parę pochodni tutaj oczywiście zostawiłam. Moglibyśmy też zapalać te większe pochodnie. Ale komu żeby się to chciało robić, co nie? Dobra, widzę jeszcze parę wojowników. Konkretnie jednego. Będzie prawdopodobnie ostatni pełzacz, którego zabijemy. Nie jest dobrze z tym, że i on nie żyje. Ale cóż mogliśmy zrobić? Po prostu się wykrwawił. To ani trochę dziwne. Okej, tutaj już idziemy w stronę wyjścia, także... Przed nami tam jakiś w miarę ostatni pełzacz. Ci żołnierze widzę, że mają czasami jakieś problemy ze sobą. Nie wiem, czy to też zauważyliście. W ogóle z nich jest tylko 60 punktów doświadczenia? Ciekawie.
Czyli dalej wojownicy są najsilniejsi. Dobrze. Jesteśmy na górze i wychodzimy stąd. To nie było dobre miejsce. Niestety. Dobrze. W sumie smutna ta kopalnia srebra. Bardzo smutna. Najlepszy łowca pełzaczy zginął, ale wiemy, że to on dokonał strzału. Przyznał się do tego. Także no, nie żyje mimo wszystko też. Ale nic więcej się nie dowiedzieliśmy na ten temat. To jest na pewno jakiś minus tej całej historii. No ale czasami i tak bywa. Dobra, gra się będzie teraz pewnie długo wczytywać, no bo wiadomo. Mamy jakieś wpisy w dzienniku. Od razu. Cholera, żyjesz! I nie przyprowadziłeś tutaj niczego! Nie ma za co. Niestety Jon i jego ludzie nie dali rady. Wszyscy nie żyją. Spodziewaliśmy się tego. Tyle dni w kopalni pełnej pełzaczy nie mieli najmniejszych szans na przetrwanie. Znalazłeś ich ciała? Tak, i przy okazji pozbyłem się królowej pełzaczy. Naprawdę? No, czyli jest jakaś dobra wiadomość. Ulryk na pewno będzie chciał ją usłyszeć od ciebie osobiście. Mhm. Idź do niego. I do jakiegoś medyka też, jeśli te paskudy cię zraniły. Ta, nie omieszkam. No i dobrze. To co, od razu do Ulryka może? Znalazłeś go? Przykro mi, twój przyjaciel nie żyje. Cholera! Czułem to od samego początku. Ale i tak gdzieś tlił się we mnie płomyk nadziei, jak umarł. Poległ walcząc z całą hordą pełzaczy. Ach, śmierć godna wojownika. Tak też zostanie zapamiętany. Spaliłeś jego ciało? Zgodnie z naszą tradycją? Tak, będzie mógł teraz zaznać spokoju. Nie jesteś jednym z nas, lecz tkwi w tobie więcej wilczego syna niż w niejednym z naszych. Dziękuję ci za pomoc, nieznajomy. Zatrzymaj pierścień mojego towarzysza. Jesteś honorowym wojownikiem. Zasłużyłeś na niego. Dziękuję bardzo. Nawet nie wiem, co on miał za pierścień, chłopie, ale dobrze, że mi mówisz. Premia do siły 6 i obrona przed ostrzami 12. No niby lepszy od tego Nordmarczyka, no ale podoba mi się, że mamy cały set, więc może już nie kombinujmy. Mamy 76 punktów nauki. Trzeba to na coś wydać. Ciekawe na co. Zobaczymy. Zanim pójdę do Einara, to pójdę do Ulryka najpierw. Powinien być zadowolony. Miejmy nadzieję. A zarazem zawiedziony. Wróciłem. Znowu myślałeś, że nie przeżyję? Przyznaję, nie przestajesz mnie zaskakiwać. A teraz opowiadaj, jak sytuacja w kopalni? Gdzie ją? Jon nie żyje. Cholera, tego właśnie się obawiałem. Pełzacze go dorwały? Co z resztą oddziału? Jon wraz z oddziałem poległ w walce z pełzaczami. Był z niego naprawdę dobry żołnierz. Szkoda, że przyszło mu umrzeć w tych obrzydliwych tunelach. Powodem ataku pełzaczy było dotarcie do gniazda królowej. Dostały szału, bo zagrożona była ich matka. To by tłumaczyło ten szaleńczy atak. Czytałem o tym w dawnych zapiskach z naszej biblioteki, ale sam nigdy jeszcze nie widziałem gniazda królowej. Jaka ona jest? Wielki, obrzydliwy, śmierdzący, ale przede wszystkim martwy robal. Udało ci się pokonać królową pełzaczy. Tak, kopalnia powinna być już bezpieczna. Wspaniała robota, chłopcze. Kto by pomyślał, że posyłam cię na rozmowę, a skończysz jako ten, który oczyścił moją kopalnię. Ostatecznie chyba obaj na tym zyskaliśmy. Ty miałeś okazję spotkać Jona, a ja mogę zająć się przygotowaniami do ponownego uruchomienia kopalni. Przyjmij to jako dowód mojej wdzięczności. Dziękuję bardzo. Eliksir siły dostałam. Jak sytuacja? Szkoda Jona i jego chłopaków. To byli dobrzy ludzie. Uczcimy należycie ich pamięć. Mhm, oczywiście. No to co mamy teraz do zrobienia? Po nitce do kłębka.
Muszę zbadać rzeczy, które zabrałem Jonowi z kieszeni. Przecież co ja mu niby zabrałam? Nie wiem, co mu niby zabrałam, ale mamy iść do Ivy, także chodźmy do niej. No, ostatnio była w karczmie, także miejmy nadzieję, że tam będzie dalej. Ach, miałam iść jeszcze do Kowala. No tak. Także chodźmy do niego też od razu. Załatwmy to zadanie. Cześć, Einar. Dobra robota. W końcu mogę wracać do pracy. Masz tu trochę złota za fatygę. Posłuchaj, jestem już sporo po terminie. Jeśli Ulryk się o tym dowie, to własnoręcznie mnie oskuruje. Mam propozycję. Pomożesz mi dokończyć robotę, a ja przygotuję dla ciebie coś specjalnego w mojej kuźni. Uwierz mi, będziesz zadowolony. Brzmi jak rozsądny układ. Dobrze, że udało ci się załatwić sprawę z kopalnią. Teraz możemy spokojnie pracować i nie martwić się, że zabraknie nam srebra. Chodź za mną, pokażę ci co i jak. Okej, dobra. To chodźmy za Einarem i pomóżmy mu. Srebro i stal. Zobaczymy, co musimy zrobić. My oczywiście jesteśmy dobrze wyszkoleni z kowalstwa. Także... no zobaczymy. Przytnij te kłody tak, by miały długość mniej więcej dorosłego faceta. Ja w tym czasie zacznę rozgrzewać palenisko do odpowiedniej temperatury. Dobra. Drewno do piłowania. Przed wiekami w tych piecach przez całą dobę topione było srebro na oręż i pancerze dla naszych wojowników. W czasach przed najazdem Myrtańczyków każdego roku zaopatrywało się tu nawet kilkuset wilczych synów. Walenie młotów było podobno tak mocne i jednostajne, że można było dostrzec delikatne fale rozchodzące się pod tafli jeziora u podnóża naszych gór. Wilcze Leże było drugą największą twierdzą Powarda. Ale to właśnie stąd pochodzili najlepsi rzemieślnicy na całej wyspie. Dawne podania mówią nawet o pancerzach tak wytrzymałych, że nawet ostrze z magicznej rudy nie potrafiło go przebić. Dziś ta kuźnia to tylko cień jej dawnej chwały. Zupełnie jak my. Wybacz, pewnie nie chcesz tego wszystkiego słuchać. Robię się trochę sentymentalny w tej pracowni. To właśnie tutaj mój ojciec i dziadek nauczali mnie wszystkiego o fachu kowala. Chętnie posłucham historii o waszym narodzie. Mało który miastowy jest dobrym słuchaczem. Jesteś wyjątkiem. Widzę, że udało ci się już pociąć pierwszą porcję drewna. Doskonale. Możemy przejść do następnego zadania. Weź te metalowe pręty. Rozgrzewasz je w palenisku po jednej sztuce. Później idziesz na kowadło i obkuwasz je na zmiany z lewej i z prawej strony, aż nie wyjdzie półkole. Na samym końcu schładzasz to, co wykułeś i powtarzasz proces czterokrotnie. Wszystkie potrzebne sprzęty są tu w rogu pracowni. Gdybyś mnie potrzebował, to będę w pracowni obok. Muszę przygotować stop do odlania. Dobra, czyli musimy wziąć pręty, tak? Nie. To co ja muszę zrobić? Do wody? Czy? Nie. Okej, kuj z lewej strony, kuj z prawej strony, z lewej strony, z prawej strony. I co? I do wody? Tak. Okej. Lewa, prawa. Lewa, prawa i do wody. Fajnie, myślę, że po tym gościu będzie nas w stanie nauczyć kowalstwa i wreszcie wyda na coś punkty nauki. Lewa i prawa. Lewa i prawa. Nie wiem, ile mam tych półkoli zrobić, bo nie wiem, czy powiedział w dialogu, bo nie słuchałam oczywiście, bo po co. Nie, akurat chciałam coś sprawdzić na tym i wreszcie nie wiem. Ile tego mam przekuć? A może dziennik mi podpowie, ile mam tych prętów?
Okej, okay, nie mam podane ile, także róbmy to po prostu. Okej, okay, to już wszystkie pręty. Masz świetne tempo, chłopcze. Aż ciężko uwierzyć, że nie pochodzisz z kowalskiej rodziny. Oba piece działają już z pełną mocą. Za niedługo będziemy mogli odlewać. Chodź, zajmiemy się teraz skórzanymi mocowaniami. Dobra, to chodź. Ej, ale fajnie, podoba mi się takie coś. Siadaj przy tej niedźwiedziej skórze i zacznij wycinać cienkie paski na długość ręki. Ja przygotuję obicia. Okej, okay, chodzi pewnie o tą skórę. Fajnie. Na czym to ja stanąłem? Ach tak, najazd Myrtańczyków. Niewiele pism zachowało się z tamtych czasów. To była długa i paskudna wojna. Mimo druzgocącej przewagi Myrtańczyków, za nic nie mogli zdobyć żadnej z naszych twierd. W akcie desperacji i tchórzostwa zaczęli sprowadzać na wyspę kolejnych magów ognia. I tak w ciągu kilku tygodni wyspę pokryła pożoga, a w powietrzu nieustannie unosił się popiół. Nie było dla nich żadnych świętości. W gruzach legły nawet nasze świątynie Adanosa i miejsca modłów do przodków. Wilczy synowie wyznają Adanosa? Wyznawali, przynajmniej do przybycia Myrtańczyków. Nasz naród miał liczne wierzenia. Wierzono w siły natury, obecność duchów przodków, ale i w samego Adanosa. To Vardal było główną świątynią i biblioteką naszych przodków. Gdy Vardal legło w gruzach, upadła też nasza kultura. Widząc, że w najczarniejszej godzinie mogli liczyć wyłącznie na siebie, nasi rodacy porzucili ówczesne wierzenia. I tak już pozostało po dzień dzisiejszy. Ze względu na naszą historię, Ulryk stara się jednak utrzymać jak najlepsze relacje z magami wody. Ależ się zagadałem. Sądzę, że tyle pasków powinno nam już wystarczyć. Dobra robota, chłopcze. Nie zostało nam już wiele pracy na dziś. Pobiegnij do mojej kuźni i wyciągnij z kufra formę do odlewu. Tylko uważaj, by jej nie połamać. Co tu tak właściwie tworzymy? Co dokładnie? Długo by można było opowiadać. A i tak byś pewnie nie zrozumiał, jakie to ma dla nas znaczenie. W wielkim skrócie, można to porównać do magów wody i ich kapliczek Adanosa. My stawiamy wilcze łby na znak szacunku i pamięci dla naszych przodków. A teraz biegnij po te formy. Srebro i stal zaraz będą odpowiednio rozgrzane. Okej, okay. Nie wiem, gdzie ty to masz, stary, ale chyba skoro w twojej kuźni, to raczej tutaj. Kowadło, wiadro wody, kufer Einara. Forma na odlewnie. Srebro i stal. To co? Oddajmy mu to. Hej! Mam formę. Doskonale. W takim razie możemy zaczynać odlewanie. Spójrz na ten łeb! Czyż nie jest wspaniały? Groźny, ale i majestatyczny. Ten srebrny kolor tylko dodaje mu powagi. To nasz tajny stop stali i srebra. Proporcje tego wytrzymałego i lekkiego metalu są przekazywane u nas z pokolenia na pokolenie. Ten symbol będzie nas godnie reprezentował już w najbliższym czasie. Gdyby nie twoja pomoc, to pewnie musiałbym tu spędzić kilka najbliższych dni. Miałem nawet prosić Devira, ale jemu w głowie tylko kucie mieczy. Zgodnie z danym słowem ulepszę jeden z twoich pancerzy. Najlepiej jak tylko potrafię, całkowicie za darmo i sam zadbam o potrzebne materiały. No dobrze. Chwila. Fajnie. Możesz nauczyć mnie wykuwania broni? Sam nie wiem, po co ci to? Nie wyglądasz na zbyt silnego, a do tego potrzeba mięśni ze stali. Co ty gadasz? W takim razie pokaż mi też, jak stać się silniejszym. No dobra, ale nie zrobię tego za darmo. Poznanie zaawansowanych technik nie może być tanie. I pamiętaj, robię to tylko dlatego, że okazałeś się przydatny dla Ulryka, a co za tym idzie dla całej tutejszej społeczności. Kowal 120 punktów nauki i 2000 sztuk złota.
Naucz mnie mistrzowskich technik kowalskich. Jeśli chcesz tworzyć oręż najwyższej klasy, musisz odrzucić wszelakie konwenanse na bok. Kiedy kujesz, jesteś tylko ty, młot i surowiec. Musisz podchodzić ambitnie do każdego dzieła. Dobra broń to od teraz dla ciebie za mało. Póki oręż nie stanie się częścią ciebie, póty go nie skończyłeś. Teraz, kiedy już wiesz, jak powinieneś podchodzić do pracy, pozostaje ci tylko kuć, kuć i jeszcze raz kuć. Oczywiście na podstawie najlepszych schematów. Mhm, oczywiście. Dobrze, bo ja mam ten nowy schemat, kupiliśmy sobie go ostatnio. Inkwizytor. Rozumiem. I widzę, że mam chyba wszystko. Ewentualnie mogę nie mieć wody święconej. Dobra, bo tutaj gdzieś powinno być jakieś nieużywane kowadło chyba. Spróbujmy sobie wykuć tę broń. Okej, na tym nie mogę kuć. Czyli muszę kuć na tym jego kowadle. Na szczęście ma drugie obok. Mistrzowskie bronie. Inkwizytor. Dziękuję bardzo. I czy ja mogę ten inkwizytor od razu założyć? Wydaje mi się, że powinnam móc. Jeden punkt siły za mało, ale oczywiście nie przejmujemy się tym, ponieważ dostaliśmy ostatnio eliksir siły. Więc teraz inkwizytor już będzie do naszych łask. Jest troszeczkę krótszy, ale kurna, jaka to będzie kosa, ale to będzie ciukać wszystko, no nie? Dobra, fajnie. Inkwizytor jest nasz. Z tym, że to jest chyba broń obuchowa, co nie? Tak, obuchowa. Moglibyśmy kupić inną, ale obuchy się i tak będą nadawać na raczej większość tych. I akurat się zdążyło też zrobić ciemno na dworze. Oczywiście na to nie będziemy już patrzeć. Wyjmijmy sobie jakąś kolejną pochodnię. Tutaj Hank widzę, że dalej sobie siedzi. Słyszałem co nieco o tobie. No i wyglądasz mi na całkiem zdolnego wojownika. Jest taka jedna sprawa, w której potrzebuję pomocy kogoś, kto potrafi dzierżyć broń i nie ucieknie przed pierwszym niebezpieczeństwem. Okej, o co chodzi? O co chodzi? Od jakiegoś czasu nie sypiam najlepiej. Chodzę jakiś taki zmęczony i przysypiam gdzie popadnie. To do mnie zupełnie niepodobne. Jezegan załatwił mi na to jakiś specyfik kilka dni temu. Ale żeby zadziałał poprawnie, muszę przespać tuzin regularnych nocy. Pech chciał, że Baez wyznaczył mi nocną wartę w najbliższym czasie. Może przypilnowałbyś południowych murów pod moją nieobecność. Czemu nikt z twoich towarzyszy nie przejmie warty? Mają swoje własne warty. A jeśli akurat ich nie mają, to odsypiają warty z poprzedniej nocy. Poza tym, wolę, żeby ten problem ze spaniem pozostał sekretem. Tutaj, takie rzeczy ciągną się za człowiekiem tygodniami. By być szanowanym, musisz być nieskazitelny. A co ja będę z tego miał? Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie pięknego młota bojowego. Osobiście wolę korzystać z mieczy dwuręcznych, więc mogę ci go odstąpić. Spoko w sumie. Dobrze, stanę za ciebie na warcie. Spisałem ci na kartce podstawową rutynę patrolową. Postępuj zgodnie z poleceniami, a wszystko powinno być w porządku. Tylko nie zapomnij stawić się jutro przed zmierzchem. Nocny wartownik. Jutro przed zmierzchem, tak? Dobra, jak to wygląda? Dobra, przeczytajmy przede wszystkim tę kartkę. O Jezusie. Wytyczna wiadomość przemoczona. Rutyna patrolowa. Warta rozpoczyna się o godzinie 18. Musisz stawić się wtedy przy drewnianym pomoście prowadzącym na mury. Następnie zaczynasz patrolować mury od wieży aż po skalny nasyp. Gdy zacznie się ściemniać, rozpalasz pochodnie na murach. Nad ranem ktoś przyjdzie cię zmienić. Okej, czyli chodzi pewnie o to miejsce. Dobra, ale to jutro. Nie dzisiaj. Także może byśmy poszli do Ivy i spróbowali z nią porozmawiać na temat tego, co udało nam się ustalić. Zobaczymy. Nigdzie nie widzę Ivy. O kurde, nie ma jej. Musimy pogadać z karczmarzem na ten temat. Ostatnio przebywała tu pewna dziewczyna.
Istotnie, Ivy, jeśli dobrze kojarzę. Co w związku z tym? Wiesz może, gdzie jest? Nie zwierzała mi się, proszę ja ciebie. Kiedy latałeś po leżu jak kot z bęcherzem, ona zagadywała do każdego mojego gościa po kolei. Mówię ci, znajdź sobie inną, porządną. Nadinterpretujesz. Tylko razem pracujemy, mam jej ważną rzecz do przekazania. A to przepraszam. Ale tak jak już powiedziałem, nie wiem gdzie jest. Mam nadzieję, że potrafi o siebie zadbać. Dlaczego? Nie rozmawiała tylko z wilczymi synami, ale też z jakimiś podejrzanymi typkami. Na pewno nie byli stąd. Dzięki za informację. Sprawdzę to. A tak przy okazji, wiesz może, gdzie mieszkał Jon? Tak, tak. Jak wyjdziesz z karczmy, musisz skręcić w lewo, schodzisz po schodach obok studni, znowu w lewo i pierwsze wejście po lewej. Dzięki za pomoc. Pewnie jeszcze tu wpadnę, w razie gdyby Ivy znowu się pojawiła. Też będę jej wypatrywał. Dawała spore napiwki. No bo ma kurde chłopie szefa, który płaci dużo. Dobra. To co? Odnośnie tej chaty. Na lewo od schodów przy studni. Na lewo od schodów. Czyli to jest ten dom. Czyli na wprost od chaty Arete. Nie wiem, czy ktoś będzie się pluł, że sobie tu weszłam. Natomiast musimy przeszukać to miejsce. Eliksir leczniczy, bełty, płytki pancerza, złoto oraz pakunek Jona. Pakunek Jona. Klucz do szyfru i 94 sztuk złota. Co? W ogóle mam nowe mieszki znowu. Pakunek do szyfru? Szyfr. Jest tutaj coś takiego? Klucz do szyfru. Dobra, teraz wszystko jasne. Co jasne? Mapa Jona zakrwawiona. Okej, okay, no to jest mapa chyba miasta. No i nie wiem co dalej. Ty jesteś Marvin? Zgadza się. W takim razie przykro mi. Nic do ciebie nie mamy, ale zlecenie to zlecenie. Co? Rozerwę cię na kawałki. Oj stary. Ja nie mam HP. No. Dobra, bo mnie zajdą. Dobra. Głupi. Fakę, no skąd ja mogę wiedzieć, że mnie ktoś nagle będzie bił? Ja pierdzielę, no. Nie wiem, gdzie się zapisałam. W dupie pewnie. Jak się nic nie dzieje, to się człowiek nie zapisuje i tu się robi potem problem. Niedobrze. Coś czuję, że będę musiała nadrabiać sporo, bo nie wiem naprawdę, gdzie mam zapis ostatni. I chyba nawet nie chcę wiedzieć, gdzie on jest. Gorzej, jak jest gdzieś w kopalni. Okej, okay, jestem gdzie teraz? Okej, okay, jesteśmy tutaj. Ja już mam nową broń. Mam, dobra. To chociaż tyle. I mamy teraz tutaj panów. Mamy koleżków do wybicia. Raczej to nie będzie kłopot. Szczególnie teraz z lepszą bronią. Ty jesteś Marvin. Zgadza się. Tak. Co? Teraz cię załatwię. Zapraszam. Ła. No kuźwa. Widzę, że wy macie problemy ze sobą i to duże. No.
Dobra, prawie mnie zabili, ale wyszłam z tego. O Jezusie, mam jakąś pełnię? Nie mam, ale mam 75. Ciekawe, czy któryś z nich coś będzie miał przy sobie. Nie za bardzo. Kiedy zabrałem rzeczy ze skrzyni Jona, zostałem zaatakowany przez trzech bandziorów. Obstawiam, że to ci, którzy rozmawiali z Ivy, ale potem będę się tym martwił. No, Marvin, nie żeby coś, ale my już rozpakowaliśmy ten pakunek. I ta wiadomość do szyfru jeszcze. Ja nie wiem, gdzie ona się teraz podziała. Cholera jasna. Ktoś tu broń wyciągał przed chwilą. Dobra, nie wiem. Wiecie co, najlepiej będzie sprawdzić sobie w solucji, co ona mówi w tym wypadku. Bo to jest najbezpieczniejsza sprawa. Także no. Bo chyba coś mi się pobagowało i nie do końca wiem wszystko. Powinniśmy udać się do Volkera z powrotem, tak żebyśmy to może zrobili. Dobra, to skorzystajmy sobie z kręgu teleportacyjnego. Musimy jeszcze załatwić sprawę tego rębacza przemienionego w półzębacza. Jezu, znowu źle wlazłam. Dobra, teraz już jest okej. Odpalamy sobie to. I pod łaźnię byśmy się może przenieśli jak najbliżej, czyli do kapliczki Inosa. Powinno być okej. Wybacz mi takie kontrowersyjne pytanie. Co myślisz o legalizacji bagiennego ziela na Archolos? A komu to potrzebne? A na co? Cóż, zapomnij, że pytałem. Mamy nawiązanie do mema. A po co to komu? A na co? O Jezus, dobre. Idziemy w takim razie pod dom Volkera. No mamy w sumie już wszystkie niezbędne informacje. Masz. Dziękuję bardzo. Za to, że kiedyś mi dasz expa. Nieważne. Dobra, pod łaźnię trochę się jeszcze nabiegam. Musimy pamiętać o tej warcie w kolejnym odcinku i mamy jeszcze tą sprawę z bestią z Archolos. Także wypadałoby się też tym zająć. Znowu wysyp zadań pobocznych się zrobił. Myślałam, że już wiecie, że pociągniemy fabułę do końca, a tu się okazuje, że jednak nie tak łatwo. No dobra. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje? Tutaj widzę, że gwardziści. Ochroniarze. Tego nie da się otworzyć? What the hell? Jak to? Gwardzista? Madok? Ochroniarz? O, młody. Dzień dobry. Niestety, szef teraz nikogo nie przyjmuje. To bardzo ważne. Mam informacje dotyczące zamachu na jego życie. Doceniam, że tak ciężko dla nas pracujesz, ale szef jest bardzo dobrze chroniony i obecnie nie potrzebujemy drążyć tego tematu. Masz do przekazania coś jeszcze? Była tu ostatnio Ivy? Nie, od dłuższego czasu jej nie widziałem. Nie szła czasem razem z tobą do leża? Owszem, ale gdzieś zniknęła. Pomyślałem, że mogła tu wrócić. Nie, nie wróciła. W leżu zaatakowało mnie kilku ludzi. Możliwe, że też należeli do tej organizacji szkodzącej miastu. Przesłuchałeś ich? Nie miałem jak. Walka się zaczęła, zanim o cokolwiek zapytałem.
W takim razie nie mamy jak sprawdzić twoich podejrzeń. Dlaczego Volker nikogo nie wpuszcza? Ostatnio zaczęła się jakaś afera w mieście. Chyba królewski wysłannik przypłynął. Od tego czasu szef zakazał wpuszczania kogokolwiek. Nawet sprawa zamachu na jego życie nie jest warta złamania polecenia? Mógłbym je złamać tylko wtedy, gdyby przyszedł tutaj sam król Robar. Chociaż i tak bym się wahał. Idź już, przeszkadzasz mi w pracy. Dobra, to co dalej robimy, Marvin? Lichwiarz nikogo do siebie nie wpuszcza, nie pozostaje mi nic innego jak zbadać wszystkie tropy w Wilczym Leżu. Jakie ty chcesz tam tropy badać, chłopie? Przecież tam już nie ma nic do badania w tym miejscu. Podobno powinniśmy iść do kartografa. Nie wiem, jak niby postać miałaby się domyślić do tego, kiedy Marvin nic o tym nie wspomina. Dobra, do kartografa najbliżej będzie chyba tędy. Jakoś. A czemu do kartografa? No bo znaleźliśmy tą zakrwawioną mapę, no i może on nam coś podpowie. Ja dobrze idę, mam nadzieję, nie? Tak, na szczęście znam już to miasto na tyle dobrze, że się nawet nie gubię. Mamy jedną runę w sumie do oddania. No i nie wiem, na co wydać teraz punkty nauki. Chyba na broń jednoręczną byśmy chyba dali. I na siłę. Pokaż mi. I co? Nie mogę? Jak to? Co jest grane? Dobra, wiecie co? To może byśmy udali się do przystani łotrów jeszcze na szybko, jak już ten. I rębacza byśmy poszukali na bagnach. Bo wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, którą mogę chwilowo zrobić. Mam. Chciałam ci dać wir. Dzięki. Dobra. To co? Typniemy się. Przystań łotrów. Dobra, podobno rębacz powinien być w jakiejś jaskini, także chodźmy się rozejrzeć. No i myślę, że na tym sobie zakończymy, bo w sumie nie wiem, jak dalej wszystko ruszyć teraz. Cześć, duch. Jaskinie przychodzą mi dwie do głowy. Więc może byśmy najpierw się udali do tej tutaj gdzieś. Dobra. Standardowo oczywiście bagna. Jak widać, zbyt wiele dziadostwa już tutaj nie ma. Ta jaskinia była gdzieś tutaj. O, proszę, węże morskie się tu pojawiły. To można oczywiście wybić. Tylko może się zapiszę, bo dawno znowu nie robiłam zapisu. Jakby się coś miało wywalić, to ja nie mam na to ochoty za bardzo. Liczyłam, że coś ruszymy dalej z tym wątkiem, a teraz kurczę, nie wiadomo nawet co zrobić, by się coś pobagowało. No. Chyba ty też jesteś zbagowany trochę. Siup. Ała no. Dobra. Wygienne ziele. No dobra. Tutaj była jakaś ta jaskinia po tej stronie. Tam jakiś aligator. No dobra. Nawet nie jeden. Przydałby się wreszcie wejść do tych, do... jak to się mówi? Do kanałów. No i przydałoby się chyba zainwestować w kryta więcej. A propos wydawania punktów. Dobra, tu jest jedna jaskinia. Być może rębacz się w niej schował. Bardzo możliwe. Co tu jest grane?
Czemu tutaj cieniostwór? Ała! Tutaj jesteś. Coś ty mi dał do wypicia. Widzisz, jak wyglądam? Widzisz moje ręce? Przez ciebie nie mogę nawet dobyć miecza. Nie daruję ci tego. Okej. No. Niestety, przełomowe odkrycie. Nie znajdę. W ogóle widzę, że tutaj są jakieś zwierzęta powybijane. Dżawat. Widzę, że nie żyje chłop. Cholera wie, kim był. Romiński wojownik. Szkatułka pełna klejnotów. Tak dziwnie. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Dobra, czyli mamy tą sprawę też z głowy. Jak tam z tymi zadaniami jeszcze? Ponicy do kłębka, nocny wartownik, bestia z Archolos. Dobra, to wiecie co? Skoczymy na szybko jeszcze teraz z powrotem do przystani. Typniemy się i oddamy zadanie do tego alchemika. Potem będziemy jeszcze jakieś tropy w Wilczym Leżu ogarniać. Chociaż zanim też te tropy, to jeszcze kwestia tego, żeby wiecie co. Żeby tą nocną wartę zrobić i ewentualnie oprócz tej nocnej warty wypadałoby jeszcze ogarnąć sprawę tej bestii z Archolos. Więc moglibyśmy się zająć tymi dwoma rzeczami w sumie w kolejnym odcinku. Troszeczkę odstawić fabułę na bok, a zająć się tymi pobocznymi. Szczególnie, że nocną wartę będziemy musieli zrobić o tej godzinie 18 około. Wiadomo. A bestia z Archolos to też jakoś za niedługo powinniśmy się udać do tego miejsca, żeby to ogarnąć. To co? Na szybko skoczymy jeszcze. Chociaż oddamy to zadanie jedno. Dobra, Wilcze Leże poproszę. Jezegan. Ej. Odnalazłem badanego. Nie mam zbyt dobrych wieści. Badany był wyraźnie niezadowolony z takiego obrotu spraw. Rzucił się na mnie z pazurami. Szkoda, że nie mogłem zobaczyć tego na własne oczy. Widok musiał być zdumiewający. Był bardziej zwierzęcy niż chwilę po wypiciu mikstury? Oprócz łatwej do zrozumienia furii, w której mnie zaatakował, wydawał się dość ludzki. Potrafił wypowiadać się na tyle sensownie, by obarczyć mnie winą za swoją sytuację. Nie przejmuj się wyzwiskami ciemnoty. Wielkie odkrycia zawsze wiążą się z obelgami od postronnych. Te informacje powinny mi wystarczyć. Wygląda na to, że czeka mnie jeszcze dobrych kilka miesięcy w laboratorium, zanim będę gotowy do następnych testów. Dokładnie. Przejdźmy jednak do twojej nagrody. Eliksiry, jak sam widzisz, jeszcze nie do końca spełniają oczekiwania, więc mam tu dla ciebie kilka innych wywarów. Dzięki za pomoc. Super, dostałam eliksir życia, więc to się na pewno przyda. Od razu byśmy go wypili. Przy okazji byśmy może jeszcze sprawdzili ten ekwipunek jeszcze raz. Może mi się coś pojawiło i ja o tym nie wiem. Klucz do domu. No nie mam pojęcia. Dużo mam tych wszystkich skór. Dobra, no tutaj już niczego nie widzę podejrzanego. Co to jest? Skóra smoczego zębacza. Dobra, jeszcze dwa mieszki. Tutaj mi się coś chyba naprawdę zbugowało. Dobra, to chwilowo. Wydaje mi się, że zostaniemy w Wilczym Leżu i będziemy jeszcze badali jakieś tropy. Może jeszcze byśmy wrócili do tego domu, tego gościa. Tak na szybko.
Tutaj oczywiście. Może coś tu jeszcze jest? Rościnacz tutaj został. No nie widzę, żeby coś tu miało być. Sama nie wiem. Pozostałe tropy. Cholera wie, co to są pozostałe tropy. To są wilczy synowie. Może się czegoś dowiem jeszcze tutaj z tego, z knajpy. W ogóle mam do ciebie ten tobołek, jeżeli jeszcze chcesz. Hej. Nie za bardzo mogę już cokolwiek tutaj zrobić w tym miejscu. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i w kolejnym spróbujemy ruszyć zadania poboczne, które nam zostały. Nowe zadania poboczne. Troszeczkę oddychniemy od fabuły. No i co? Trzymajcie się i cześć!